Witam Was bardzo serdecznie, Tomasz Agencki. Podsumowujemy dzisiaj tydzień, w którym powolutku nasza gospodarka się odmraża. Odmrażamy biznes, odmrażamy turystykę. Ja postanowiłem dzisiaj iść z tym właśnie motywem, z duchem czasu. Zabiorę Was w podróż do kraju, do którego nie zabierze Was żaden operator wycieczek, żadna firma wycieczkowa, żadna linia lotnicza, z jednego prostego powodu. Ten kraj nie istnieje. Natomiast mimo tego, że ten kraj nie istnieje, będziemy dzisiaj mówić o tym kraju. Wyobraźmy sobie, że istnieje. Na chwilę, wyobraźmy sobie, że w ogóle że ten kraj istnieje. Nie padnie nazwa tego kraju ani przez chwilę. Głównie dlatego, że w momencie, w którym pokażę Wam, co się w tym kraju wydarzyło przez ostatni tydzień, uznacie, że to jest niemożliwe, żeby taki kraj istniał. Dobra? Więc dla naszego bezpieczeństwa psychicznego dzisiejsze spotkanie jest fikcją. Dobra? Tego kraju nie ma. Skoro już to powiedziałem, skoro ten disclaimer miał miejsce, to mogę Wam coś więcej o tym kraju powiedzieć. Nie będę nawet sugerował, co to za kraj. Ruszymy od razu do akcji. Nie uwierzylibyście. Wiecie, oni mieli, nie wiem, 5 dni temu mieli wybory prezydenckie. Nikt nie poszedł. Jedni w obronie konstytucji, drudzy w obronie demokracji. Cisza. Wyobrażacie sobie coś takiego? Oczywiście ten kraj, jak wszystkie inne nieistniejące kraje, jest ostatnio w ciężkiej sytuacji związanej, prawda, z nowo powstałymi uwarunkowaniami związanymi z koronawirusem. Tak więc z pewnością nie jest im łatwo i przez to, że on nie istnieje i że nie mamy szansy się w nim znaleźć, tym wydaje mi się, że ciekawsza będzie dzisiejsza podróż. Tak więc, moi kochani, odmrażamy turystykę. Jak już wspomniałem, mieszkańcom tego kraju łatwo nie jest. Sprowadzają skąd mogą maseczki ochronne. No i jak się okazuje, sprowadzali niedawno z Chin. Okazało się, że te maseczki nie mają standardów. Unia Europejska, gdyż ten nieistniejący kraj wciąż należy do Unii Europejskiej, przysłała coś, okazało się, że też w ogóle nie do użycia. I niedawno mieliśmy też historię o tym, że znajomy brata ministra zdrowia, który jest bohaterem w tym kraju, ogromnym bohaterem, człowiek w ogóle nie śpi. Człowiek nie śpi, to jest tytan pracy. Brat tego ministra dostał od swojego przyjaciela, który jest w ogóle, zna się na maseczkach jak mało kto, gdyż jest instruktorem narciarskim, całorocznym, jak podaje Gazeta Wyborcza, jedna z czołowych gazet w tymże nieistniejącym kraju, który jest całorocznym instruktorem narciarskim. To jest, moi kochani, to kudos, to naprawdę jest warte wspomnienia i warte szacunku. Otóż dogadali się na zakup maseczek. Jak już ta Unia wysłała te nieważne maseczki, Chińczycy przysłali jakieś maseczki, które nie działały, z tym, że oni zrobili to retro wstecznie. To było niesamowite. W połowie marca się spotkali, a pod koniec marca deal już był zamknięty i okazało się, że to jest tak jak mówię, to jest kraj cudów. To jest kraj cudów, nieistniejący kraj cudów. Wystarczyły 2 tygodnie, żeby Ministerstwo Zdrowia zakupiło u trenera narciarskiego tonę maseczek, kilkadziesiąt tysięcy tych masek, przyłbic, niezbędnego sprzętu za prawie 5 milionów złotych. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, moi kochani. Chciałbym się dowiedzieć, jaki to jest poziom wolności gospodarczej, szybkości, dynamiki rządu, który działa. Potem się okazało, niestety. Te maseczki nie mają atestów. Znaczy tam nie były poświęcone, nie były jakoś, nie wiem, nie orientuję się. No ja nie jestem instruktorem narciarskim ani ministrem zdrowia w nieistniejącym państwie. Skąd ja miałbym się na tym znać? I okazuje się, że teraz ministerstwo żąda zwrotu. No tylko będzie trochę trudno o ten zwrot. No ale już wiemy, że te pieniądze zostaną przeznaczone prawdopodobnie na kolejne maseczki. Jest to o tyle dziwne, że maseczki wyglądają na porządne, wyglądają normalnie, prawda? Tak samo te europejskie, tak samo te chińskie, wszystkie. I Ministerstwo Zdrowia mówi, że nie, skoro nie zostały poświęcone, tam nie odbyły się jakieś, prawda, czary nad tym, no to musimy oddać je temu instruktorowi narciarskiemu i on nam musi oddać pieniądze. No i to będzie teraz trwało miesiącami oczywiście. Ale wyobraźcie sobie, że robi to dokładnie to samo ministerstwo, którego minister, szef, nie będę wymieniał nazwisk, bo to ministerstwo nie istnieje, jednocześnie mówił, że można zasłonić twarz swetrem, chusteczką, onucą, w ogóle co tam macie pod ręką, to możecie się zasłonić. Czyli onuca spełnia standardy,
Oby nie ruska onuca, oczywiście, ona nie spełnia żadnych standardów, jak wiecie, a te maseczki nie spełniają standardów. No i oczywiście no, domyślam się, że te maseczki nie miały być rozdawane ludziom, gdyż to wtedy kosztowałoby nie 5 milionów, tylko tak z 15. Prawdopodobnie miały służyć jako pomoc dla służby zdrowia, no ale trudno. Czekamy w takim razie na styczniową orkiestrę świątecznej pomocy, może ona zbierze jakieś pieniądze na maseczek, bo zdaje się, na maseczki, bo zdaje się, że to tyle mniej więcej będzie trwało, zanim oni te pieniądze odzyskają i mają z tym troszeczkę problem. Szukałem, ile tych maseczek zostało zakupionych, moi kochani, ale to idzie w dziesiątki tysięcy. To idzie w dziesiątki tysięcy. Zresztą tam jest też taki, nie próbujcie sobie tych 5 milionów brutto dzielić na cenę maseczek, ponieważ z tego co wiem, to te maseczki zostały kupione znacznie drożej niż kosztowały nawet u tego samego sprzedawcy, jeśli kupował kto inny. Co jest w ogóle fantastyczne. Jaki to musi być bogaty kraj, że się nad tym nie zastanawia. I oni dogadali się chyba w tydzień czy dwa, jakoś tak. Potem cały kwiecień, on im dostarczył te maseczki, oni mu zapłacili od razu. W ogóle to jest taki rząd, tak dynamiczny, przyjeżdża, widzi towar, płaci. Nie ma, że czekasz na jakieś zwroty, przelewy, to wszystko jest po prostu pełna profeska. Potem cały kwiecień gdzieś te maseczki były, nie wiadomo, czy można było je oddać, czekali na wyniki, no i teraz dosłownie parę dni temu okazało się, że wróciły badania. Niestety te maseczki do niczego się nie nadają. Tak jak mówię, ogromny pech, no bo skąd by te maseczki nie przyjechały do tego kraju, którego nazwy nie wymienię, gdyż nie istnieje i się nawet nie możecie domyślić, co to za kraj. Prawdopodobnie uznacie, że takie historie się absolutnie nie zdarzają. Jednocześnie ten sam kraj stwierdził, że w ramach walki z koronawirusem będzie wysyłał pracowników etatowych na wakacje, jednocześnie fundując im specjalny bon. To jest niesamowity pomysł. Ja uważam, że to jest świetny pomysł. Stymulowanie popytu wewnętrznego na wakacje. Mogliby też jednocześnie zacząć ingerować w prognozę pogody, tak żeby więcej osób jeździło na wakacje, prawda? Jeśli mają państwową telewizję, wydaje mi się, że mogliby, można byłoby w ten sposób według mnie świetnie zastymulować rynek turystyczny. Zamiast mówić, że będzie padać, mówić, że będzie świecić słońce i od razu ludzie się pakują, jadą na plażę. A to, że tam pada deszcz czy coś, no to wiecie, o co chodzi. I ktoś zacznie mówić, o wy w tej telewizji nie mówicie prawdy, to tam można mu wtedy nawsadzać od tego, że jest żydowskim gejem z Nowoczesnej albo coś takiego. W każdym razie, fantastyczny pomysł Ministerstwa Przedsiębiorczości. Naprawdę pozdrawiamy Ministerstwo Przedsiębiorczości. Szkoda, że w naszym kraju takie Ministerstwo Przedsiębiorczości nie istnieje. Kwestia polega na tym, że jeśli masz umowę o pracę, zarabiasz mniej niż średnia krajowa, to rząd daje ci taki talon. To nie jest, że rząd ci da tysiaka, bo wiecie, jak rząd da tysiaka komuś, kto zarabia na etacie mniej niż średnia krajowa, to oni się boją, że ty to przepijesz albo przepalisz, co gorsza. No i wtedy tylko część do nich wróci z akcyzy, prawda? No to nie. To oni wymyślili sobie taki specjalny rodzaj jakby swojego wewnętrznego pieniądza. Kiedyś w tym kraju już to było testowane w postaci kartek na mięso. To był taki drugi rodzaj pieniądza. Czyli pierwszy pieniądz, który dostajesz, każdy z nas, dostajemy banknot, mamy ten banknot, możemy go wydać. To jest nasze pozwolenie na nabycie danego towaru, ale to jest wymiana, prawda? Natomiast obok wprowadzamy, jak są problemy z dostępnością, czy pieniędzy, czy towarów, czy czegokolwiek, czy zezwoleń i tak dalej, wprowadzamy drugi pieniądz, taką kartkę. Były kartki na mięso, kartki na tam alkohol, na różne takie rzeczy. W tym momencie podobny bon się pojawi. To nie do końca będzie kartka, to będzie coś jak bon podarunkowy. I pani Jadwiga, nie pamiętam jak ma na nazwisko, w tym nieistniejącym kraju, w nieistniejącym Ministerstwie Przedsiębiorczości, powiedziała, że to jest właśnie dokładnie coś takiego, jak przedsiębiorcy, którzy dają swoim pracownikom takie bony, na przykład na wakacje, albo na święta, prawda, czy na Dzień Matki, nie zapomnijcie, niedługo jest. Są takie bony. Powiem wam szczerze, ja mam z tym troszeczkę zgrzyt, ponieważ nie znam do końca polityki tego nieistniejącego państwa. Prawdopodobnie tam jest jakiś nieistniejący, nieznany nikomu element gospodarczy, ekonomiczny, jakaś nieistniejąca teoria monetarna, NTM, NM, nieistniejąca monetarna teoria, to się chyba nazywa NMT, która w jakiś sposób uzupełnia tą logikę, ale w naszym kraju istniejącym, prawda? To tak nie działa. W naszym kraju wygląda to troszeczkę w ten sposób, że pracodawca, który daje prezenty
swoim pracownikom różnego rodzaju, nazwijmy to bonusy, prezenty, dodatki, on wie, że po prostu w ten sposób więcej jest w stanie dóbr przekazać swojemu pracownikowi, ominąwszy opodatkowanie. Często takie bony można sobie gdzieś tam odpisać od podatku, więc zamiast dawać pracownikowi pieniądze za pracę, która jest bardzo mocno opodatkowana, czyli w międzyczasie gdzieś tam w boczną alejkę na Olkusz skręca jedna tam trzecia tej wypłaty czy więcej, to on woli dać pracownikowi dobro, również uważane przez tego pracownika za coś wartościowego, taki bon podarunkowy na przykład, czy tam, nie wiem, wycieraczkę, i wtedy może ją sobie odliczyć i nie musi kupować tej wycieraczki plus podatek, tylko sobie kupuje wycieraczkę minus podatek. To wiecie, o co chodzi, nie? Ale to jest w normalnych warunkach. Natomiast tak bynajmniej te rzeczy nie istnieją w tym kraju nieistniejącym, którego nazwy nawet już teraz nie wymienię, gdyż ten kraj nie istnieje. No i niezmiernie tam się ludzie cieszą w komentarzach, że dostaną pieniądze na wakacje i że to jest świetny pomysł na stymulowanie gospodarki. I to ma tak wyglądać jeszcze oprócz tego, że z tego, zdaje się, 100 płaci pracodawca, a 900 płaci rząd. W jakimś tam perspektywie, w jakimś horyzoncie czasowym sytuacja się troszeczkę zmieni, ponieważ plany są takie, żeby to jednak mimo wszystko dawał pracodawca cały ten bon. I pani Jadwiga, minister rozwoju, jest na jakimś tam etapie rozwoju tej nieistniejącej teorii monetarnej jeszcze, jak się domyślamy, na jakimś wczesnym etapie prawdopodobnie, bardzo ucieszyła się na myśl, którą jeden z redaktorów nieistniejącej w tym kraju telewizji zasugerował, że może by stworzyć coś na kształt takiego biznesowego huba sugerującego pracownikom, z jakich mogą hoteli korzystać, na przykład, z jakich, bo to tylko i wyłącznie usługi turystyczne. Ten bon towarowy będzie można zamienić na różnego rodzaju dobra tylko i wyłącznie w bazie turystycznej. Jakieś tam przewodnicy, nie wiem, pamiątki. To widzicie, i to jest teraz, no, powiem wam szczerze, przestrzeń na biznes. Podobnie ten kraj, jak inne kraje, w tej nieistniejącej teorii monetarnej pomaga też swoim przedsiębiorcom. I jak wiemy już, domyślili się, znaleźli sposób na to, żeby odzyskać znaczną część tej pomocy, którą przedsiębiorcom przekazują. Okazuje się, że ze 100 miliardów tarczy antykryzysowej 51 może wrócić, ponieważ jeśli rząd miałby umorzyć kredyty tym przedsiębiorcom, którzy na tą tarczę się w ogóle załapią, to jest, też nie jest to łatwe, no ale jak się ktoś nie jest w stanie załapać na tarczę antykryzysową, to powinien się zająć czymś innym przede wszystkim, to co do tego się wszyscy zgadzamy. To tam brakuje pewnej luki prawnej. Znowu, to jest ta nieistniejąca teoria monetarna. Kwestia polega na tym, że jeśli rząd ci umorzył te pieniądze, to jest potraktowane jako darowizna i musisz za nie odprowadzić podatek. Wtedy to się staje czymś na kształt dotacji. No, moi kochani, ja jestem pełen podziwu dla właśnie przede wszystkim ministrów rozwoju, przedsiębiorczości, aktywów państwowych, gospodarki, finansów. To jest bardzo dużo ministerstw, one znikają, pojawiają się, wiecie, tam niedawno stworzono Ministerstwo Aktywów Państwowych w tym nieistniejącym państwie. Aktywa istnieją na szczęście. I taka anegdota. Ministerstwo Aktywów Państwowych powstało w Międzynarodowym Dniu Walki z Biedą. No ale to widzicie, to trzeba umieć, żeby się państwem sterować, prawdziwym, dużym państwem, to trzeba umieć. Na przykład w Ministerstwie Edukacji znaleziono kilkaset milionów złotych na komputery dla szkół. Czujecie? Wyobraźcie sobie coś takiego u nas. Jesteście w stanie pójść do swojej firmy i znaleźć cokolwiek tam na komputery? Tam, o co tu leży? Milion. Nie starczy, nie? Spoko. A tu się nagle okazuje, że mamy państwo, które gdzie się nie rozejrzy, to znajduje jakieś pieniądze. Moi kochani, ta nieistniejąca teoria monetarna mi się zaczyna coraz bardziej podobać. Mam wrażenie, że chyba trzeba będzie się częściej wybierać do tego kraju, ponieważ to są fascynujące podróże. Chodzi o kształcenie na odległość. Pojawiło się hasło kształcenia na odległość i na początku, kiedy tylko pojawiło się kształcenie na odległość, no to minister edukacji, tutaj pan Dariusz, oczywiście nieistniejącej edukacji w nieistniejącym państwie,
Mówi, nie, no tam przecież ministerstwo, to kształcenie na odległość, to znaczy, że co, że będzie trzeba zachować więcej w tych tam 2 na 2 metry, żeby człowiek był, oni będą tak rozstawieni jak warcaby. Damy radę, nie? Potem się okazuje, nie, do tego trzeba komputerów. Bo oni na początku myśleli, że megafony wystarczą. Potem się okazało, że potrzebne są komputery. Nie było tych pieniędzy. No ale okazuje się, że ten sam rząd, który właśnie w ten sposób walczy z kryzysem, ma coraz to lepsze sposoby na znajdowanie tych pieniędzy. Tu znaleźli kilkaset milionów. To, powiem wam szczerze, w tym nieistniejącym państwie, w ich walucie nieistniejącej, kilkaset milionów takich istniejących, to jest nadal kawał, to jest nadal kawał forsy. Duże zakupy za to zrobisz. Coraz mniejsze już oczywiście, ale wciąż duże. Możesz kupić bardzo dużo maseczek. Na przykład teraz zdaje się cena spadła. Mogę was skontaktować z narciarzami, którzy mają tych maseczek, od groma. Naprawdę. Jedną z metod, które w tym państwie zostało jakby jeszcze nie wprowadzone, ale to są takie dyskusje, po których jak... Wiecie, każdy może powiedzieć coś głupiego, zaproponować, nie? I od razu pojawiają się clickbaity. O, opodatkują oddychanie. Nieprawda, ktoś powiedział jakąś bzdurę. W tym państwie jeszcze niestety jest coś takiego, że jak ktoś zaproponuje jakąś bzdurę, to wszyscy się łapią za kieszenie, bo prawdopodobnie ta bzdura może zostać wprowadzona w życie i stać się prawem ziemi obowiązującym. Na przykład tu w przypadku tego nieistniejącego kraju mamy coś na kształt konfiskaty rozszerzonej albo konfiskaty prewencyjnej. To wszystko zależy od tego, czy robiłeś według mnie bardzo uczciwe prawo, czy robiłeś deale z przestępcami, wtedy możesz stracić wszystkie frukty wynikające z tego, że nawet jeśli nie wiedziałeś, że to są przestępcy, albo co jest według mnie jeszcze bardziej innowacyjne. To jest już innowacyjność 2.0, 3.0, 0.3. Może pojawić się konfiskata, która polega na tym, że powiedzmy rząd potrzebuje trochę pieniędzy, nie? Na cokolwiek, na komputery, na te megafony do edukacji na odległość. Zajmuje majątek przedsiębiorcy. Losowo wybranego. Całkowicie nie będą tu w grę wchodzić żadne względy, czy rasizm, czy seksizm, czy ageizm. Zajmujemy majątek przedsiębiorcy i czekamy, co się dzieje. Nie? Jak się nie zgłosi, to znaczy, że się przyznał do tego, że pozyskał ten majątek w drodze, prawda, jakiejś bezprawnej. No nie, to jest jasne. To jest tak samo, jak biorą na dołek, wiecie, przestępcę, po raz pierwszy, powiedzmy ktoś, kto jeszcze nie ma kartoteki i tak dalej, i trzymają go przez noc w jakiejś klitce. Jak zasnął, to znaczy, że jest winny. Pogodził się z tym, że popełnił przestępstwo i zasnął. I został złapany, prawda? I teraz śpi. Co będzie, to będzie. Natomiast ludzie, którzy są niewinni, nie zasypiają w tych takich klitkach, poczekalniach. To jest taka, wiecie, to z własnego doświadczenia wam powiem. Jako śpioch mam z tym problem, bo boję się, że ja za każdym razem zasypiam i potem mam bardzo dużo problemów. A propos policji i ich walki z koronawirusem, to też pojawiły się informacje o tym, że policja właśnie za kolejne miliony złotych, a dokładnie w tym wypadku wydano 20 milionów złotych. Czy to dużo, czy to mało, jak się jest w stanie tak szybko znaleźć pieniądze? Aha, co do tej konfiskaty, o której mówiłem, to jest taka kwestia, że jak się nie zgłosisz po te pieniądze, no to wiadomo, że je ukradłeś, to nawet nie przychodź, nie? Bo się boisz przypału, to jest oczywiste. Natomiast jak się zgłosisz, no to prowadzimy cię przez ścieżkę zdrowia w celu odzyskania tych pieniędzy i po twojej stronie jest ciężar udowodnienia, że nie, ty nie pozyskałeś tych pieniędzy w żaden nieprzyzwoity sposób. Co jest według mnie z perspektywy propaństwowca, tego nieistniejącego, pronieistniejącego państwowca, sprytne, mało powiedziane. Oczywiście czasami ludzie się zaczynają buntować, wychodzić na ulicę i mają jakieś różne pretensje, denerwują się, że policja coraz bardziej przypomina wojsko. Teraz na przykład doszedł z tego nieistniejącego kraju taki właśnie news, że 20 milionów ichniejszych nieistniejących złotych wydano na 5 armatek wodnych i kilkadziesiąt milionów sztuk broni. Bo tego przecież nikt nie liczy, to się kupuje na kilogramy. Otóż moi kochani, armatki wodne. Przecież wiadomo, że koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, prawda? No to czym mają z tym walczyć? Armatki wodne.
A propos telewizji w tym nieistniejącym państwie, też bardzo ciekawa informacja, tu akurat troszeczkę z mojego podwórka, bo ja się właśnie istniejącymi mediami zajmuję, natomiast to jest nieistniejące państwo, więc wszystko to pływa w takich nieistniejących oparach logiki, znaczy absurdu. Mają państwową telewizję i ta telewizja ostatnio ogłosiła sukces. Otóż okazuje się, że 89 milionów ichniejszych, nieistniejących złotych, nieistniejącego zysku wypracowała ta nieistniejąca telewizja z nieistniejącego państwa. Już nie będę powtarzał słowa nieistniejąca, bo zaczyna to, bo wszyscy wiemy o jakie państwo, nikt nie wie o jakie państwo chodzi, prawda? Więc nie trzeba powtarzać. Otóż z tych 89 milionów złotych teraz zostanie jakieś 15 czy ileś przeznaczone na nagrody dla pracowników, 18 milionów złotych zostanie przyznane na specjalne nagrody dla pracowników, ponieważ ci pracownicy byli tak niesamowicie fajni, tak świetni, tak efektywni, że firma wyrobiła 90 prawie, tak jak mówię, milionów złotych zysku. No 89 czy 90 to są wciąż duże zakupy. Bardzo dużo maseczek można kupić, bardzo dużo armatek wodnych, moi kochani, bardzo dużo. I nie wiem, po co armatki wodne telewizji akurat, ale no, skoro wszyscy na froncie walki z koronawirusem, no to bym się zupełnie nie zdziwił. Czy te maseczki chronią przed tymi armatkami wodnymi? Nie wiem. To w tej nieistniejącej teorii monetarnej może gdzieś tam się spotyka, ale póki co zostawmy sobie to na dygresję. Jak wiecie, zostawcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Czyli wypracowali 90 milionów złotych zysku, 18 rozdadzą na nagrody. No przecież, kto bogatemu zabroni, nie? Poza tym to jest firma prywatna, nie chce robić z pieniędzmi, co chce. Problem tylko polega na dwóch rzeczach. To nie jest firma prywatna i ten zysk jest głównie dlatego, że w przeciągu ostatniego roku dostali 1,127 mld złotych z 2 mld, które mają dostać niebawem i spadły im przychody z reklam. Trochę więcej patronatów się pojawiło, z tego co wiem. Sponsoringi, no ale to spółki Skarbu Państwa i tak dalej, wiadomo. No nie tylko, oczywiście, że nie. Ale spadł poziom z reklam i ta telewizja utrzymuje się z czegoś, co jest u nas w naszym logicznym, prawdziwym świecie nie do pomyślenia. Tłumaczenie tego byłoby bardzo skomplikowane, to się nazywa abonament radiowo-telewizyjny. Moi kochani, na szczęście to nie istnieje, tak więc nie trzeba tego tłumaczyć, ale gdybym chciał to wytłumaczyć, to osobny taki program na ten abonament radiowo-telewizyjny bym spędził, bo to jest jak jeszcze trzecia kartka na mięso wprowadzona do tego systemu. Zresztą to jest pozostałość systemu właśnie kartek na mięso. Bardzo zresztą do niego gdzieś tam zbliżona, tylko w drugą stronę. Ty płacisz za to, żeby móc oglądać coś, co jest teoretycznie za darmo i coś, gdzie lecą reklamy. A na innych kanałach też lecą reklamy i też jest za darmo, w sensie oddajesz swój czas, zapoznajesz się z ofertą reklamową i za to możesz obejrzeć jakiś program. I wszyscy to jakby tolerują, wiedzą, że w ten sposób to działa. No a ta jedna firma, z racji, że jest państwowa, potrzebuje jeszcze dodatkowego zastrzyku. Ona to jakby tłumaczy, że to jest kwestia misyjności, że tam powstają teatry telewizji albo jakieś koncerty, prawda, sylwestry marzeń nieistniejących i różne tego typu fantasmagorie. Więc bardzo dziwnie w tej teorii, powiem wam szczerze, nieistniejącej teorii monetarnej odnajduje się w tych rozliczeniach, dostają 1,127 mld i nazywają to częścią, która, dzięki której wypracowali zysk w wysokości 90 milionów złotych. Czyli gdzieś ten miliard po prostu strefa mroku, nie pytaj, nie reguluj odbiornika, telewizja kłamie. Moi kochani, i teraz tak. Dokładnie w tym samym uniwersum nieistniejącego państwa, w tym jednym wielkim dobrobycie, gdzie 90 milionów zysku wypracowujesz, dostając wcześniej 1,127 mld dotacji, pojawia się minister, który mówi, że... No wszystko jasne się zrobiło, tak? Nie, no już się pojawił z powrotem. To jest minister rolnictwa. Pan, nie pamiętam jego nazwiska, ale to dlatego, że to ministerstwo nie istnieje, jak doskonale wiecie, który wreszcie chyba poszedł do sklepu, co politycy najczęściej robią w ramach kampanii wyborczych. Tenże minister chyba, no nie wiem, już po kampanii wyborczej poszedł sobie na zakupy i co się okazało, tam drogo jest.
I to nie chodzi o te maseczki wiecie, od narciarzy, co tam kosztowały 6 zł, a powinny 3,50 czy ileś. Tylko okazało się, że jest bardzo drogo. Są różne powody tego, że jest drogo. Na przykład musimy utrzymać wspólną politykę rolną w Unii Europejskiej, która polega na tym, że są dopłaty dla rolników i musimy utrzymać tą wspólną politykę rolną, która stanowi mniej więcej połowę budżetu Unii Europejskiej. Mamy premiera, który wystosował teraz list do tej Unii Europejskiej, z tego nieistniejącego kraju, oczywiście upraszczam troszeczkę mówiąc, że my mamy coś takiego, to oni mają, na szczęście to nie istnieje, więc nie martwcie się. Wystosował list, żeby tam o ileś punktów, tam punkta procentowego podwyższyć te obroty, nakłady na politykę rolną, ponieważ wtedy nasi rolnicy dostaną więcej pieniędzy i będą bogatsi, bo póki co mają problemy, jest susza, jest mnóstwo innych warunków, pracownicy sezonowi się w tym sezonie postanowili nie pojawić, no i to doprowadziło do tego, że ceny wzrosły, więc minister Ardanowski, przepraszam, nieistniejący minister nieistniejącego ministerstwa mówi: zaraz, jak to jest? Przecież nie musicie płacić pracownikom, więc macie taniej. To dlaczego w sklepie jest drożej? Nie? I mówi pan minister: poprosiłem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji, bo tam bardzo mocno dbają o ochronę konkurencji, tam są dwa urzędy ochrony konkurencji, konkurujące ze sobą, który lepiej konkuruje. Nie monopolistycznie, tak jak u nas, tylko są dwa urzędy ochrony konkurencji. Żeby sprawdził ten prezes, co powoduje wzrost tych cen. Jeżeli mamy dziś do czynienia z bardzo niską ceną energii elektrycznej, bardzo niskimi cenami paliw, brakiem wzrostu, a raczej spadkiem płac, zwłaszcza jak się nie płaci tym obywatelom innego nieistniejącego państwa, które jest bardzo niedaleko, o którym jeszcze państwie za chwilę w ostatnim newsie wspomnimy, no to dlaczego jest drożej? No nie? Jeżeli po dokładnej analizie okaże się, że wzrosty cen są nieuzasadnione, to muszą zostać zastosowane odpowiednie kary wobec winnych. Nie wykluczam też, że jeżeli okaże się to konieczne, to zostanie wdrożony przez ten Urząd Ochrony Konkurencji mechanizm wyznaczania cen maksymalnych. Najpierw wprowadźcie te ceny maksymalne na maseczki, ale powiedziałbym, przecież oni to zrobili. A, bo to nie była ta, to było w nieistniejącej audycji, w której powiedziałem wam, że państwo to nieistniejące dogadało się z istniejącymi prywatnymi firmami, że będzie produkować maseczki, bo nie istniały wcześniej, więc państwo musi się tym zająć. I to jest jakiś rodzaj stymulowania też turystyki, żeby... Nie, zresztą to jest strasznie trudne. I na początku wieprzowina, drób i warzywa będą objęte regulacją cen. Co powiem wam szczerze, w normalnym świecie to byśmy się puknęli w głowę, nie? Powiedzieli: panie ministrze, znajdź pan coś ciężkiego i zje się w łeb z całej siły. No ale, tak jak znowu, to jest nieistniejąca teoria monetarna, tutaj zdarzają się cuda. Moi drodzy, to nieistniejące państwo, wiadomość na koniec, może niektórych z was troszeczkę zasmucić. Otóż, jeśli mieszkacie w nieistniejącym państwie, a wątpię, bo to państwo nie ma internetu, więc nie moglibyśmy się dzisiaj usłyszeć, to znikają papierosy miętosowe za tydzień. Zresztą, jeśli mieszkacie w jakimkolwiek innym państwie Unii Europejskiej, to tam też znikają papierosy mentosowe za tydzień. I jest to wprowadzenie dyrektywy sprzed 6 lat, staje się, o której było głośno 6 lat temu i wszyscy się tym, że tak powiem, można powiedzieć, zapalili do tego tematu. Zapał okazał się słomiany, tytoniowy, ale nagle po 6 latach, 2020 rok, szatańskie dwudziestki wyskoczyły i nagle te wszystkie, które w 2014 roku, dawno temu, dwie administracje w Parlamencie Europejskim temu, nagle te rzeczy wchodzą w życie, ale już nie obecna administracja jest za nie odpowiedzialna, tylko to jest dla zdrowia. I przy okazji akcyza w górę, podatki w górę itd., itd., bo to dla zdrowia obywateli. To jest znowu, żeby było jasne, część nieistniejącej teorii monetarnej. I ja na początku się bardzo zląkłem, powiem wam szczerze, zasmuciłem, jak się dowiedziałem, że w ogóle papierosy znikną i że będą droższe, te pozostałe. Ponieważ słyszałem ostatnio bardzo dużo pozytywnych rzeczy o konsumpcji tytoniu i postanowiłem zająć się regularnie paleniem papierosów, a tu nagle zabierają, ograniczają mi wybór. No to prawdopodobnie zawsze przy ograniczeniu wyborów i podniesieniu podatków, no cena idzie w górę, co do tego się nie da uniknąć. Ale przypomniałem sobie, że mieszkam niedaleko innego nieistniejącego państwa,
które nie musi się podporządkowywać zaleceniom Unii Europejskiej i z tego drugiego nieistniejącego państwa, której nazwy nie wymienię, tam już pojechali wszyscy sezonowi pracownicy z tych pól, co tam są niedopłacone w Unii Europejskiej i oni tam siedzą i już pracują w takich fabrykach specjalnych, które tylko czekają na to, żeby mentole zniknęły z naszych półek. Oczywiście już słyszymy już głosy ze stron opiekunów naszych, żebyśmy tych ich papierosów nie kupowali, bo ponoć są niezdrowe i tam jest cjanek potasu i podchloryn sodu i przeróżne materiały wybuchowe. Policja będzie używać tych papierosów do jako zasłony dymnej, żeby walczyć z wkurzonymi przedsiębiorcami, którzy muszą płacić podatek od tarczy antykryzysowej. O ile się w ogóle na nią załapią i obliczą sobie, ile czasu spędzili na to, żeby pozyskać dane pieniądze. Tymi dymem z tych nowych mentoli, z tego nieistniejącego państwa będą rozganiani też górnicy, którzy boją się, że każdy, kto nie wiem, nie szanuje związków zawodowych i nie idzie z, nie powiem teraz jakie nazwisko, bo to są nieistniejące problemy w naszym kraju, ten zostanie stwierdzone, że on ma koronawirusa i musi siedzieć 2 miesiące w domu teraz. Nie? Bo to jest taki fajny mechanizm pozbywania się ludzi z przestrzeni publicznej. Nie? U Dostojewskiego kiedyś czytałem to był tylko chyba w Zbrodni i karze, to było schizofrenia bezobjawowa. Nie? To zresztą potem w Związku Radzieckim było stosowane. Stwierdzano, że ktoś ma schizofrenię bezobjawową. Znaczy jest szabnięty, no to zupełnie tego po nim nie widać. Natomiast wystarczyło, żeby go zamknąć, nie? W jakiejś psychuszce. I już, fajnie. I człowiek wyczyszczony. Nie? W Dostojewskim to było zasugerowane, a potem Rosjanie o większych umysłach i szerszej wyobraźni, bardziej innowacyjnej, ci 2.0, potrafili już przełożyć to na, że tak powiem, na z poziomu serca na poziom umysłu. Czy odwrotnie. Nieważne. Tak więc, moi kochani, nie ma się co martwić. W żadnym kraju tak naprawdę papierosy mentosowe nie zginą. Jesteśmy bezpieczni, możemy spokojnie sobie palić. I tego wam, moi kochani, życzę. Życząc wam zdrowia, miłego weekendu. Jeśli podoba wam się seria wiadomości z nieistniejącego kraju, to zapraszam bardzo do kontaktu. To było podsumowanie tygodnia z wieściami z kraju, który nie istnieje i nie będę nawet sugerował, jak ten kraj się nazywa. Prawdopodobnie teraz z ulgą odetchniecie, myśląc, jakie szczęście, że ja w tym kraju nie mieszkam. Bo to jest niemożliwe, żeby taki kraj w ogóle istniał. Ja tam 5 minut nie wytrzymał. No, miłego weekendu. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.